Jesteśmy dzisiaj na imprezie charytatywnej Joasi Krupy. Wiem, że była do wylicytowania kolacja z wami, kurtki. Za ile poszły te... Słuchaj, no właściwie to byłem tak podekscytowany, że już sam nie wiem, bo wreszcie... Wybiegłem na scenę i robiłem również licytację. Sprzedałem swoją marynarkę jeszcze, w której... No właśnie, ja widziałem, że przyszedłeś w czymś więcej, a wychodzisz no go. No właśnie, ale tak to jest z akcjami charytatywnymi. Niektórzy kupują, niektórzy sprzedają. Ja sprzedałem, co jest super jakby... No super, że tak się udało. To za ile ta marynarka poszła? Słuchaj, marynarka poszła chyba za 3000, ale no nie była nawet produktem, że tak powiem, obiektem licytacji, więc to jest... A może więcej? Może 3,5. Nie pamiętam, bo to jest naprawdę duże, wiesz, stoisz na scenie, mikrofon. Ważne, że pani, która zapisuje tam te wszystkie notatki, kto ile, będzie o tym pamiętała. Że jej się te cyferki nie pomylą, czyli kolacja, nie pamiętasz za ile... Nie pamiętam, bo to jest cały pakiet, to jest pakiet Martini. Zawiera mnie, Joasię, doszedł Marcin, kurtkę dla Martini, projektowaną przeze mnie oraz całą skrzynkę nowego ASTI, którego premiera będzie dopiero 7 grudnia. Także super mega pakiet. No plus kupiłem jeszcze życie w zasadzie i zdrowie 10 piesków, także że to jest fajna sytuacja, no, w której możemy pomagać tym, którzy nie potrafią sobie sami pomóc i naprawdę wymagają naszej pomocy. I to nie jest tak, że trzeba dać dużo pieniędzy, bo nawet 20 zł to już jest puszka bądź worek karmy psy dla psa. I warto, no, warto pomagać, jeżeli można. Ja pomagam i dzieciom, i psom, bo dla mnie są to stworzenia, które sobie nie mogą pomóc same. No, dzieci sobie same nie pomogą, bo mają na przykład nieodpowiedzialnych rodziców. Psy sobie nie pomogą, bo mają idiotów, powiem szczerze, właścicieli. Bądź którzy, takich, którzy je wyrzucają, wyrzucają, nie wiem, zamykają w budach, zostawiają w lesie, porzucają na ulicy. No to jest dla mnie chora sytuacja. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił i cieszę się, że Asia robi tą akcję i że można pomóc tylu zwierzątkom. Jesteśmy po finale Top Model. Podczas finału zaprezentowana została także twoja kolekcja. Jakie to uczucie, kiedy widziałeś uczestników właśnie w swoich strojach? No wiesz, to jest fajne uczucie, tylko że to jest tak. Zawsze przywykłem tego, że jestem za kulisami, czyli dopinam wszystkie guziki, haftki, nie wiem, przypinam, sprawdzam długości, a tu musiałem sobie siedzieć na fotelu jako widz i miałem na nic wpływu. Widziałem, że sukienka na dole podwinęła, prawie chciałem poprawić, ale nie mogę, przecież to jest nagranie. Także no różne takie sytuacje. Miłe uczucie, że widzisz, że to jest ich pierwsza taka poważna praca, poważny event. Oni też się stresują bardzo, więc myślę, że emocje były ogromne. A co pomyślałeś, kiedy, bo tutaj media od razu wychwyciły, że na przykład Ani Jagodzińskiej po prostu sukienka się nieco obruszyła i wychodziło co nieco. No tak, ale przepraszam, czy to kogoś obruszyło, że tak powiem, bo moim zdaniem to było in plus. Nie, Ania wyglądała spektakularnie. Takie są sukienki po to, żeby pokazywać piękne ciało pięknej kobiety. I no... W zasadzie jak ja się nachylę, to mi też może coś wypaść, trochę biustu. Natomiast myślę, że no, takie zdjęcie, robienie tego z premedytacją, polowanie, czy się komuś coś przyklei do zęba, czy wypadnie biust i robienie tego afery światowej. No nie wiem, czy to fajne, czy nie fajne. No, najważniejsze to, że biust był ładny, że Ania jest prześliczna, że sukienka leżała świetnie, no i że wyglądała spektakularnie, tak?